Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Pierwszy odcinek na moim kanale 2022. Powiem Wam szczerze, miałem taki pomysł, żeby w nowy rok nagrać odcinek o skokach narciarskich, ale nasi ukochani Polacy, rodacy, skaczą tak tragicznie, że mi się to odechciało i postanowiłem, że nagram odcinek na temat podsumowania sezonu. Właściwie to wrócimy jeszcze do poprzedniego roku i pierwsza połówka sezonu w najlepszych ligach Europy. I nie tylko, bo będzie też ekstra klasa, także co. Lecimy z tematem. No i na grubości od razu ta najlepsza liga, także trzeba się tutaj zatrzymać. Premier League Angielska. Na razie na pierwszym miejscu po pierwszej części sezonu jest Manchester City. 10 punktów przewagi nad Chelsea i Liverpoolem, który ma mecz mniej. No i czyżby to oznaczało, że City kolejny sezon bez rzędu będzie tym mistrzem? Bardzo prawdopodobne, ale Chelsea i Liverpool na pewno się tak łatwo nie poddadzą. Na czwartym miejscu jest bardzo ciekawa rywalizacja o tą ligę mistrzów. Obecnie czwarty: Arsenal, forsenal by ktoś powiedział. Po sześciu latach by wrócili do Champions League. Fajna sprawa. Fajna sprawa też była, jakby, gdyby West Ham zajął czwarte miejsce. Ich w lidze mistrzów jeszcze nigdy nie było. Rok temu się nie udało. Czemu nie teraz? Szóste miejsce. Kolejny zespół z Londynu, Tottenham, który ma 33 punkty, ale dwa mecze zaległe. Także jak oni to wygrają, to oni będą czwarci. I nie zapominajmy też o siódmym miejscu. Manchester United na razie słaby sezon, ale to są tylko cztery punkciki straty do Arsenalu. Także kto wie, będzie na pewno ciekawie, też jeżeli chodzi o miejsce spadkowe. Według mnie Norwich i Bernie na pewno spadną. Newcastle jest 19, ale jak wiecie, Szejkowie ich przejęli, także oni na pewno się nie uczyma, na pewno się uczywają, bo już robią transfery, tam Trippier przyszedł i będzie grubo. Przejdźmy teraz na półwyspek iberyjski, oczywiście ta druga wielka liga, la Liga Santander. Miszczem, to znaczy nie mistrzem, ale kandydatem murowanym do mistrzostwa jest Real Madrid, który jednak. Ostatnio się wykojelejł z słabszym klubem, także nigdy nie wiadomo. Sevilla ma mecz mniej zaległy i wydaje się, że tylko ona to mistrzostwo może Realowi zabrać jakoś. Na trzecim miejscu dosyć sensacyjnie Real Betis. Ich dawno w lidze mistrzów nie było, chyba z 15 lat, jak się nie mylę. Atletico, a więc ustępujący mistrz, bo trzeba to powiedzieć głośno. Dopiero na czwartym miejscu. 32 punkty. No i Piąte miejsce, Liga Europy, Barcelona. No ale Liga Europy, Barcelona to w sumie pasuje. No ale dobra, nie śmieszkujmy, bądźmy poważni. Także przenieśmy się na kolejny półwysep. Apeniński, Italia, Serie A. Tutaj sytuacja wygląda w ten sposób, że na razie obrona tytułu strzykuje się dla Interu. 46 punktów, i rywal zamiędzy Milan na drugim miejscu. Trzecie miejsce dla Napoli. Ale jak wiecie, ostatnio ich lider, kapitan Loro Insigne przeniósł się do MLS, do Kanady. Może być ciężko w tym sezonie. Atalanta na czwartym miejscu. Piąte miejsce dla Juventusu. Znowu mogą być ciężko, żeby w tym sezonie tą Ligę Mistrzów wywalczyć. Pamiętacie końcówkę poprzedniego sezonu? Szóste miejsce Roma. Siódme Viola, też jest mocna w tym sezonie. Lazio ósme. Także będzie ciekawie w tej Lidze Włoskiej. Przenieśmy się teraz... Do Francji. Ligue. Liga zdominowana przez jeden klub, Paris Saint-Germain. Mistrzostwo już właściwie w tym sezonie zapewnione, jak co rok by się chciało powiedzieć, ale przypomnę, że w poprzednim sezonie mistrzem Francji zostało Lille, które teraz zanotuje naprawdę słaby sezon, póki co dopiero ósme miejsce. Ale co dopiero ma powiedzieć Lyon, Olympique Lyon, dopiero na 13 miejscu. W lidze mistrzów póki co mamy Mnicę oraz Marsylię z Arkiem Milikiem oczywiście. Także zobaczymy jak to się potoczy dalej i przenieśmy się do Bundesligi. Ligi z minowanej przez Bayern Monachium. Chyba dziesiąte mistrzostwo z rzędu będzie, bo to już jest właściwie przesądzone. Jedynie chyba Borussia mogłaby im to e, zabrać, ale musieliby wszystko wygrywać, ich pokonywać. To jest chyba... Zadanie niemożliwe dla Roberta Lewandowskiego i spółki to ten majstr Bundesstak będzie. Trzecie miejsce sensacyjnie Liga Mistrzów. na razie w Freiburgu, czwarty Bayer, piąty Hoffenheim, a więc Wieśniacy, na razie póki co bardzo słaby sezon w wykonaniu RB Leipzig, dopiero dziesiąte miejsce, Trzynasty Wolfsburg, 14. Borussia Mönchengladbach, ale może jak tak słabo jak rok temu, co szalkę spadło, nie będzie. Yy, za, za to Grujter Führs, yy, to jest właściwie klub drugiej Bundesligi grający na co dzień w Bundeslidze. Także zanim przejdziemy do ekstra może jeszcze kilka takich słabszych trochę lig, ale na, naprawdę mocnych, bo to nie są oczywiście ligi z top 5, ale warto o nich pamiętać. Tą ligą jest holenderska Eredivisie, Liga zdominowana, jak wiecie, od lat przez 3, wielkie kluby PSV, Ajax i Feyenoord i nie ma tu zaskoczenia jeżeli widzicie o e, tabele na razie liderem jest PSV 43 punkty ale przede wszystkim bilans bramkowy Ajaxu robi tutaj kolosalne naprawdę wrażenie przejdźmy znowu na półwysep Iberyjski Liga Portugalska również mocna jak wiecie tam są trzy wielkie firmy Porto Sporting oraz Benfica. Tutaj też nie ma zaskoczeń. Porto i Sporting po 44 punkty. Na razie Benfica 7 punkcików traci, ale to jest jeszcze do odrobienia w kolejnej części sezonu. Liga Belgijska tu się dzieją naprawdę wielkie rzeczy, bo liderem sensacyjnie jest Union Saint-Gelois. Zespół, który jest Beniaminkiem, który po 48 latach wrócił do ligi. Wielka sensacja na skalę europejską. No i dzisiaj się okazało, że nowym piłkarzem Unionu St. Louis został Kozłowski. Wypożyczony oczywiście z Brighton and Hall w Albion. Także na pewno w drugiej części sezonu będę oglądał mecze tego zespołu i będę za Koziołka ściskał kciuki z całej siły. Ciekawe rzeczy, natomiast dzieją się również w Superlidze. Oczywiście mowa tu Lidze Tureckiej. Jak wiecie, są tam trzy wielkie kluby z Stambułu. Jest to Fenerbahce, Besiktas oraz Galatasaray, które zazwyczaj walczą ze sobą o mistrzostwo. Nic bardziej mylnego w tym sezonie. Fenerbahce dopiero czwarte miejsce, Besiktas siódmy, a Galatasaray dopiero dziesiąte. Na razie mistrzem co znaczy liderem z dosyć sporą przewagą jest trapzospor. Ja pamiętam, 10 lat temu zostawali mistrzem, jak jeszcze Adrian Mierzyjewski tam grał, także mogą to mistrzostwo zdobyć, są naprawdę faworytem. I tutaj jeszcze przejdźmy do jednej ligi, zanim przejdziemy do Polski, jest to Liga Rosyjska, Rosyjska Premier League. Na razie liderem jest Zanicen Petersburg po pierwszej części sezonu, 38 punktów, ale dwa punkciki mniej ma. Dynamo Moskwa, w którym to zespole liderem jest Sebastian Szymański. On to ciągnie grę, także jest duża szansa, że tutaj Polak zostanie mistrzem tej ligi. Trzecie miejsce Sochi, a więc sensacyjnie ten klub z nadmorskiego kurortu zimowego, i czwarte miejsce dopiero CSK, także jest ciekawie. No i na koniec tego odcinka jeszcze minutkę wypadałoby poświęcić naszej polskiej ekstraklasie. Tabelę, jak wygląda to, chyba każdy z Was wie, bo tą ligę śledzi. Na pewno część z Was się cieszy. Mówię tutaj głównie o tych kibicach z Wielkopolski. Kibice z Mazowsza na pewno się smucą, ponieważ na razie po pierwszej części sezonu mistrzostwo idzie do Lecha Poznań. Drugie miejsce Pogoń, trzeci Raków, te dwa kluby jeszcze mogą mieć szansę, żeby to mistrzostwo Poznanowi zabrać, gdyby ta lokomotywa jakimś cudem się łap. Oczywiście smucą się tutaj kibice Legii Warszawa, na którym miejscu są w tabeli to nie będę się tutaj nad nimi rozczulał. Ponieważ nie kopie się leżącego, także życzę im jak najlepiej. Także życzę właściwie każdemu z was, żeby ich klub skończył ten sezon jak najwyżej się da, żeby osiągnął swoje cele. Także w mojej strony to tyle w tym odcinku. Zobaczymy, co przyniesie druga część tego sezonu. Możecie napisać w komentarzu pod tym odcinkiem, jakie są Wasze typy na te ligi, jak się skończą. Część z tych lig, jak, możecie, jak mogliście zobaczyć, jest naprawdę przewidywalna, ale niektórych się dzieją naprawdę sensacje, także będzie ciekawie, tego jesteśmy pewni i do następnych odcinków. Trzymajcie się w nowym 2022 roku, żeby się Wam powodziło. Cześć!